Słuchajcie, dzisiaj robimy taką usługę dla znajomego rolnika. Jest to zwrotnica z jakiegoś sadowniczego ciągnika z przednim napędem. Tak wygląda oczywiście oryginalna i tak to jest w stanie właśnie wyjściowym. Natomiast tutaj zostało mi dostarczone już napawane trzy takie elementy. Jeden został na wzór. No i mamy to zrobić, żeby nam to wszystko pasowało. Tutaj mamy taki otwór z drugiej strony podtoczony i ja sobie postanowiłem go wykorzystać. No bo tak kminiłem, jak to, wiecie, jak to chwytać. No uchwyt szczękowy, centrowanie tego. Po pierwsze, mam taki uchwyt wielki, po prostu ciężki, zanim ja go to zamontuję. Ten, który tutaj jest, nie wchodzi mi do środka, bo tutaj chyba 55, czy jakoś tak, czy 50 wchodzi, skręca się maksymalnie, więc postanowiłem zrobić tutaj z takiego kawałka odrzutu, dotoczymy, złapiemy jedną część w uchwycie, tutaj wciśniemy, tutaj jest otwór, podeprzemy kłem i zrobimy. Słuchajcie, jeszcze jedna taka rzecz bardzo istotna w sumie dla mnie, bo kosztowna też, kosztowało mnie to dużo zmarnowanych narzędzi, czasu i pieniędzy, to te narzędzia skrawające, których uszkodziłem całe mnóstwo na samym początku. Teraz już zdarza się to bardzo rzadko, żebym ten błąd popełniał, ale kiedyś na początku właśnie przygody z tokarką, popatrzcie się, tu akurat mamy nóż, gdzie on jest wykonany cały z stali szybko tnącej, więc nie ma tutaj płytki, ale już ten na przykład nóż, czy ten tutaj, to już są z płytką i patrzcie się, co się dzieje, kiedy mamy w tej pozycji konika dojechanego, a wy przekręcacie imak i nieopatrznie uderzacie, czy to w przedmiot zamontowany, czy w uchwyt, czy tutaj w konika, pyk i płytka uszczerbana i po nożu. No a kolejną taką zmorą to jest właśnie klucz zostawiony w uchwycie, nie? Taki klucz na kwadrat. Zawsze trzeba wyrobić sobie już taki nawyk, że dokręcamy, wyciągamy. O, wyobraźcie sobie taki przedmiot zostawiony i włączamy tokarkę. Jeszcze jak ona jest na małych obrotach, no to on by najprawdopodobniej wypadł tu na dół, ale przy dużych obrotach na pewno caban rozbity. Słuchajcie, została nam ostatnia sztuka. Co to ja wam chciałem jeszcze właśnie powiedzieć? A, no to jeśli chodzi o tokarkę, to jestem samoukiem. O, już na pewno tam się piszą komentarze, że to widać. Spoko. Gdzieś tam w szkole, wiecie, przy praktycznej nauce zawodu, na tak zwanych praktykach był jakiś tam dział, ale to stamtąd wiele nie wyniosłem. No a później po latach trzeba było do tematu wrócić. W szkole czemu wiele nie wyniosłem? Dlatego, że to, powiem wam, no tak to wtedy było, aby spędzić ten, aby godzina minęła i tam nikt się do tego nie przykładał, ani my jako młodzież pewnie, bo to też po części wina, może jakby człowiek więcej pytał, no ale jak nie wiecie, o co pytać, a po drugie też tam instruktor miał to wszystko. No i tak to było, ale potem do tematu trzeba było wrócić po latach. Na szczęście miałem takiego znajomego właśnie tokarza, który można było powiedzieć śmiało, że zęby na tokarce zjadł. Był mistrzem w swoim fachu. Niestety już można powiedzieć, że był. No i co? No i on mi tu pomógł właśnie tą maszynę kupić. Jakieś tam pierwsze właśnie powroty do tego urządzenia, do tej tokarki, to właśnie z nim tutaj, nie pamiętam, toczenie, no to jeszcze jakoś tam w miarę to szybko opanowałem, bo tu no nie miałem z tym jakichś większych problemów, żeby załapać, o co chodzi. Natomiast no jeśli chodzi na przykład o robienie gwintów, no to na początek nie było to stalowe pręty, tylko kołek
z miękkiego drzewa, lipowego drzewa, no i właśnie na tym kołku pod okiem fachowca. Tam jakiś podstaw mnie nauczył, nie? No, na tyle, na ile mi to jest potrzebne, to tutaj sobie daję radę. Natomiast też, słuchajcie, dzisiaj ta maszyna jest tutaj głównie dla moich wewnętrznych potrzeb. Zarabianie na takiej maszynie to te czasy się dawno skończyły. W dobie maszyn CNC, ich wydajności, to co wy tutaj naskrobiecie, tu akurat jest, tak jak mówię, zaprzyjaźniony znajomy rolnik, tego nie można kupić, więc tam mu to wyrzeźbię, ale gdyby to było, pewnie kosztowałoby mniej niż moja robota i mój czas tutaj na tej maszynie. No i kochani, te sworznie mamy zrobione. Poczekajcie, zgaszę może światło, a może tak. Nie wyszło zbyt pięknie z racji tego, że są po prostu ubytki w spawie. Nie jest dobrze wypełnione, no ale ta powierzchnia jest najważniejsza, bo kurczę, bo na tej powierzchni będzie osadzone to łożysko tutaj na czterech sztukach, także to wszystko, co by mogło być fajniej, no to jest tylko estetyka. Ale tak jak mówię, właściciel przygotował sobie to sam. Powiedział, że takie rzeczy mu nie przeszkadzają. Nie musicie nikogo tam potępiać. Sam dla siebie chłop tak zrobił. W sumie dobrze, bo to jest czasochłonny proces. Wiecie, to trzeba napawać, później to trzeba wystudzić. Także akurat dobrze, że to zrobił. No nie napawamy i nie wsadzimy do gorącej wody, do zimnej wody, żeby to wystudzić z wiadomych względów. Tak to już jest. Może chłop składać, może jeździć. Słuchajcie, na koniec dnia taki fajny przypadek wam się trafił, żeby wam pokazać, co się tworzy w zimie pod pokrywą. Pod pokrywą zaworów oczywiście. Czego wy normalnie nie widzicie. No i tu pytanie właśnie, jak często wymieniać olej, czy w zależności od przebiegu, czy w zależności od wieku. To jest takie pytanie, które wielu sobie z was zadaje, no bo ktoś powie, no nie jeżdżę dużo tym autem, krótkie odcinki, to po co ten olej wymieniać, jak nie przejechałem nawet 10 tysięcy. No i tutaj mamy taki doskonały przykład auta, które jeździ na ekstremalnie krótkich trasach, czy powiedzmy codziennie 2 km lub 3 w jedną stronę, 2 km z powrotem, trasa praca dom. I patrzcie się, ile tego tutaj się potrafiło już nagromadzić. Nie jest to problem z żadną uszczelką pod głowicą, to już muszę was uspokoić. Natomiast ile tego jest i co to jest, możecie zobaczyć. Słuchajcie, taka emulsja to jest właśnie wynik niedogrzania silnika w zimie. Często to jest oczywiście później przyczyną do większych problemów, do na przykład zamarznięcia odmy silnika i wtedy to już mamy prostą drogę do kłopotów, ponieważ przy zamarzniętej odmie oczywiście to ciśnienie w skrzyni korbowej rośnie nam do takiego stopnia, że często na przykład wypycha bagnet i wyrzuca cały olej. Jeśli bagnet się nie podda, to na przykład wypchnie nam uszczelniacz z wału korbowego. I takie tematy właśnie się tworzą. Ja kiedyś pamiętam, miałem Golfa trójkę, w którym normalnie też, no powiedzmy sobie, tam ktoś jeździł do pracy, bardzo krótkie odcinki, bardzo mało to auto było eksploatowane, więc ten olej nie był wymieniany, powiedzmy sobie, przez 3 sezony. Przyszedł mróz, gdzieś około tam 20 stopni, jedna noc. No i po odpaleniu auta zaświeciło się ciśnienie oleju. To wszystko po prostu, te gluty pozapychały, zgęstniało do tego stopnia, że pozapychało układ olejowy.
Na szczęście, no to człowiek tam opanowany był w miarę, że zgasił to auto i już nim nie jechał. Przyciągnęli, no tutaj żeśmy to płukali, myli, czyścili kilka razy i dało radę. Ale możecie się sobie popatrzeć, że tego naprawdę jest tu całe mnóstwo. To nie są jakieś tam śladowe ilości na korku, gdzieś tam, że się coś osadziło. Tylko tego jest już, sądząc po kartce, tutaj w tym silniku olej nie był wymieniany już przez 2 lata. No i teraz wyobraźmy sobie, to jeszcze na razie w miarę jest płynne, tylko wiecie, problem jest taki, że to teraz ma konsystencję takiej gęstej mazi, bo to jest emulsja. Zrobiła się, pomieszała się woda z olejem. Skąd ta woda? No oczywiście jest to kondensat z powietrza, który po prostu w skrzyni korbowej się zbiera. To wszystko parując osadza się w najwyższym punkcie w silniku, czyli na pokrywie klawiatury. Tutaj dodatkowo jeszcze oczywiście w tym kierunku przepływa powietrze, ponieważ mamy tutaj krótce ododne. Może wam pokażę, widzicie, tutaj są krótce ododne. Patrzcie, się tutaj normalnie teraz leje się woda. Nie wiem, czy to zauważycie. No normalnie, nie? I to ma taką konsystencję mazi, ale gdyby doszło do sytuacji, że temperatura spadnie grubo ponad zero, to z tego zrobi się po prostu masło, które może tą odmę do końca zatkać. Jeszcze ciekawy jestem, jak wyglądają, kochani, te przewody właśnie. No one jeszcze są drożne. Natomiast to już światło tego przewodu jest zmniejszone co najmniej o 3/4 przekroju. Także ostatnia chwila była na wymianę tego oleju. Moim zdaniem skromnym, takie auta eksploatowane na ekstremalnie krótkie odcinki powinny mieć ten olej wymieniany, ten interwał, powiedzmy sobie, co roku, nie patrząc na przebieg. Oczywiście 100 zł wydać na olej szkoda, ale no w takim aucie, powiedzmy sobie, usterka silnika, to auto trzeba będzie zezłomować, bo to koszty przekroczą naprawę tego. O, wymienimy przy okazji uszczelkę tą od pokrywy zaworów. Ja z tego względu to ściągnąłem wszystko. No i taka ciekawostka się ukazała. A autko, kochani, o którym wam przed chwilą mówiłem, to jest Corsa C, silnik 1.4 Z14 XEP, kod silnika, jeśli nic nie pomieszałem. Zawsze tam prosicie mnie, żeby podawać te kody silników. A ja zawsze o tym oczywiście zapominam. Dobra, to tyle na dzisiaj. Cześć.